Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie tutaj nad swoim stawem, w sumie nad stawem swoich rodziców. Jesień. Bardzo krótkie dni. Pogoda jest jaka jest. Najczęściej prawdopodobnie będzie mokro, będzie ponuro, będzie deszczowo. Ojej. I będziemy po prostu siedzieć w domach, dlatego że po pierwsze tak wypada, bo aktualnie znowu mamy spowolnienie gospodarki i jest tak naprawdę lockdown. Bardzo dziwne tygodnie nas czekają. I pewnie gdyby ta jesień była jesienią jak co roku, to bym powiedział, że jesienio, czekałem trochę na ciebie, dlatego że ja lubię jesień, ponieważ to jest taki moment, że można sobie zwolnić, nadrobić zaległości książkowe, ogarnąć się troszeczkę, a mieć zwanie większą ilość czasu dla siebie. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które pojawiło się pod ostatnim materiałem. Ponieważ jest jesień, często mnie o to pytacie. Danusia mnie o to zapytała. Danusia, bardzo ci dziękuję. Danusia pyta, na czym się skupiasz w okresie jesiennym i zimowym? Praca nad sobą, dążenie do lepszego ja i tak dalej. Wiecie, o co chodzi? Ja lubię ten okres, ponieważ gromadzę sobie czasami gdzieś tam w głowie przede wszystkim książki, które chciałem czytać, które wypada przeczytać, które spowodują, że będę lepszym terapeutą, może nawet lepszą osobą i mam takie rzeczy nadrobienia tą jesienią i tą zimą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jesień to jest taki moment, gdzie można, wiecie, pobijać się troszeczkę, ponudzić się czasami, czasami nic nie robić, posiedzieć sobie pod kocykiem, pod kołderką, z herbatką, popatrzeć sobie, podumać i takie momenty są w naszym życiu potrzebne, takie zwolnienia są potrzebne i jesień jest ewidentnie sygnałem, hej, ogarnij się, nie może tak debilu biegać cały czas, zwolnij trochę, zastanów się, co ty robisz ze swoim życiem i poczyluj trochę, podpoczywaj, daj nic nie robić komórkom swojego ciała i zdarza mi się rzeczywiście, a jesienią to robić, ale jesienią też rzeczywiście w ogóle staram się tak, wiecie, trochę mądrze pracować, trochę poczylować i mieć takie momenty dla siebie nic nie robienia, ale też wdrażać pomysły, które pojawiły się latem i wiosną i których nie chciało ci się robić, nie chciało w moim przypadku mi się robić, ponieważ było dużo wszystkiego, było dużo szkoleń, było dużo pracy, ale też pogoda kusiła nas, tak, żeby wyjść na zewnątrz, pobiegać i sobie spać na spacer, coś porobić i po prostu cały czas pogoda nas kusi, wyjdź i coś zrób ze sobą, nie możesz tak siedzieć, marnować życia dnia, ponieważ nie wiadomo, jak będzie pogoda jutro, więc zrób to dzisiaj, następnego dnia znowu jest fajna i znowu, no i wiecie, też co wakacje, weekendy się wykorzystuje, wyjeżdża się w góry, w moim przypadku myślałem na rowerki, a jesienią nie, więc po prostu siadamy i to jest też taki moment, żeby troszeczkę przemyśleć swoje postępowanie na temat zdrowia, na temat aktywności. Będziemy musieli to jesienią pokombinować bardzo mocno, dlatego że siłownie są zamknięte, wszystkie takie fajne miejsca ruchowe są zamknięte, więc zostają nam zewnątrz, aura. Ja nie wiem też dlaczego, ale jesienią i zimą często zaczynam biegać. Jak latem nie biegałem, często wiosną nie biegałem, to nie wiem dlaczego, ale jesienią i zimą zaczynam biegać. Może w tym roku też pobiegam. Jest taka neutralna pogoda. Ja nawet lubię, jak jest trochę zimniej. Troszkę też się podziębiłem ostatnio, więc dlatego chronię swoją głowę, aż dojdę do siebie w 100%. Jakbym był zdrowy, to bym siedział pewnie w tym stawie. Tak, taki, patrzcie, jaki ładny stawik, jesienią. Pięknie wygląda. Więc to jest taki moment, żeby, wiecie, zadbać o siebie, zadbać o swoją odporność pod kątem aktywności, ale też pod kątem żywienia, a pod kątem suplementacji, pod kątem poprawienia odporności, bo ona jesienią jest ważna, bo ludzie częściej chorują, pewnie zwróciliście uwagę to na swoim przykładzie, ale też okoliczności na świecie są takie, że kurna, o tę odporność trzeba zadbać. I musimy to, wiecie, wziąć na klatę my, nikt nas tego nie zrobi, więc może warto zainteresować się żywieniem, probiotykami naturalnymi, ale też suplementacją i troszeczkę może zacząć brać takie rzeczy jak witamina D i tak dalej. No jest tego sporo. Więc jesień jest takim specjalnym zwolnieniem, żebyśmy ogarnęli się, na przykład narobić zaległości ze szkoleń. Ja na przykład też wiosną i latem brałem udział w różnych szkoleniach,
gdzie nie było tego czasu, wiecie, dość dużo, żeby to wszystko powtórzyć, do notatek zerknąć, rozpisać jakoś fajnie, więc na pewno będę robił to jesienią, zimą, żeby w następnym roku znowu móc wziąć na klatę znowu konkretną ilość wiedzy. Nie będę też narzekał, wiecie, bo jedynie co możemy zrobić, to zrobić coś, na co mamy wpływ, a mamy wpływ przede wszystkim na siebie, na to, jak tą sytuację odbieram, jak ją przekazuję światu i co ja z tym czasem zrobię. Bo jeżeli w tym momencie moja sytuacja wygląda tak, że rzeczywiście jako terapeuta mogę pracować, więc będę siedział w gabinecie, pomagał swoim pacjentom, nie mogę prowadzić szkoleń aktualnie, stacjonarnych, a więc będę musiał troszeczkę znowu swoje działalność przerzucić do internetu, i ten rok nam pokazał, że my jako Projekt Masaż możemy to zrobić. Udało nam się wytworzyć bardzo fajne szkolenie, którym do tej pory zainteresowało się 450 osób. To jest naprawdę masa ludzi. To drugie zwolnienie gospodarki, które aktualnie mamy, no wykorzystamy po to, żeby wytworzyć prawdopodobnie, może nie chcę mówić równie fajny, pewnie lepszy, bo wiecie, no też wiemy, jakie błędy popełniliśmy i będziemy chcieli jeszcze coś lepszego zrobić, więc jeżeli ten okres chcecie wykorzystać na to, żeby się troszeczkę podszkolić jako terapeuci, zobaczyć inny punkt widzenia, to Was serdecznie zapraszam na social media Projekt Masaż, bo tam będzie się w najbliższych dniach i tygodniach sporo działo. To jest zabawne, nie? Słuchajcie, jak jakiś czas temu mówiliśmy o kursach online i mieliśmy takie zapędy, żeby może coś takiego fizo zrobić, no to dużo ludzi powiedziało, że no puknij się w głowę, to jest fizoterapia, tego się nie da przerzucić do internetu, to jest bardzo duży problem, jak chcecie to zrobić? I zrobiliśmy to, a teraz się okazuje, że nawet studia, słuchajcie, całe studia z fizjoterapii odbywają się właśnie poprzez zajęcia zdalne i coraz mniej osób to zaczyna dziwić, więc przewrotnie trochę zrobiło się. I tak wygląda u mnie, jeśli chodzi o ten okres jesienny. Znajdę też sporo czasu, żeby się ponudzić, poobijać i ewidentnie zadbać o siebie bardziej niż latem. Sporo czasu na przemyślenia. Wykorzystajcie ten czas. Pamiętajcie, że każda pora roku jest po coś dla nas. Więc zastanówcie się, po co jest wasza jesień? Co wy tą jesień powinniście zrobić? I zacznijcie to robić, realizować. My często, jak zaczniemy się tak, wiecie, zastanawiać, co ja powinienem zrobić, to odpowiedź do mnie przychodzi. I my wiemy, co my powinniśmy robić. Zachęcam Was oczywiście do komentowania kolejnych materiałów, bo na te pytania będę się starał czasami odpowiedzieć, tak? A czy to na socialach, czy w kolejnym materiale. A słuchajcie, w ogóle, zapomniałem Wam powiedzieć, dlatego że najbliższe filmy, które będą się pojawiały między innymi na tym kanale, to są moje filmy, które nagrywałem rok temu na Wyspach Azorskich i miałem tego nie publikować, ale stwierdziłem, że będzie to fajne, dlatego że wyszły nieźle. Bardzo dziękuję też montażyście Patrykowi, który mi to zmontował. Chociaż to montowała chyba bardziej żona Patryka, Anastazja, więc jej dziękuję za te ujęcia, które dla mnie były super i na pewno to będzie bardzo ciekawa odskocznia. Być może nawet dla Was. Dla mnie była to super ciekawa odskocznia w związku z tą pogodą, którą mamy na zewnątrz, z tym ograniczeniem światła, z tą tak naprawdę kolorystyką standardową dla polskiej jesieni, a tam po prostu zielono, cudownie, niestandardowe widoki. Zobaczcie sobie zresztą, jak wyglądały Wyspy Azorskie. Jest trzy materiały, które pojawią się w najbliższym czasie i myślę, że to też będzie ciekawe doświadczenie dla Was, oglądając mnie z tamtego roku i z takimi, wiecie, szaleństwami wakacyjnymi. Więc bawcie się dobrze i jeszcze raz trzymajcie się, do zobaczenia, hej!